piosenkę przywiezień, a potem okrzcimy naszą płytę. Udało się.
Panie i panowie, oto płyta. Najpierw zaprezentuję, bo to nie jest takie zwykłe opakowanie. Projektem okładki zajęła się moja żona. Zdjęcie tutaj mamy Natalii Skrzyckiej. Tak to wygląda w środku. Jeśli jesteście fanami no waste, to znaczy zupełnie takie ekologiczne, bez opakowań, bez tych wszystkich folii i tak dalej, to możecie z czystym sumieniem zakupić taką płytę no waste. Mamy tutaj też taki biuletynek, który jest dosyć, myślę, oryginalny, ponieważ wszystkie te obrazki, które tutaj widzicie, to są tak zwane kolaże. Ja się na tym nie znam, mi to żona wytłumaczyła. I to jest w taki sposób po prostu ręcznie jakoś tam robione, potem zeskanowane. No tak, kolarze ci, co na rowerach jeżdżą, nie? Właśnie, Szymon mówi. Na Szymona zawsze tak trzeba, tak jak dla dzieci, nie? No. A tutaj mamy teksty na takich przeźroczystych papierach. Po czesku to się nazywa pauzak. Więc jak zawsze sobie odwrócicie stronę z tekstem, to będziecie widzieć tekst, a pod spodem obrazek do danej piosenki. Potem musieliśmy jakąś tą płytę zamknąć, bo to w ogóle było bardzo trudne wydrukować. Myśmy to musieli w dwóch różnych drukarniach drukować. I zajęło nam chyba 3 tygodnie, zanim w ogóle dogadaliśmy się z jakimiś drukarniami, kto nam to wydrukuje, bo nikt w dzisiejszych czasach nie chciał nam wydrukować czegoś takiego. Niby jest wszystko możliwe, a nie dało się. Nam się udało. I tutaj jest z gazety, bo tam widzieliście, że ja szukałem tam jakichś starych gazet, nie? Czeskich na Facebooku. I to są właśnie te czeskie gazety. Czeskie dlatego, że jestem z Czech. Nie, płyta nie jest po czesku, płyta jest po polsku, jestem z Czech. A jak będę miał czeskie płyty, to znów chciałbym dać gazety polskie. Żeby tak to było rozpoznawalne, że po prostu jestem z Zaolzia, bo się tego nie wstydzę. I cieszę się z tego, że właśnie mogę być z Zaolzia. Także tak to wygląda, taka płyta recyklacyjna. Nie jest wyciągnięta ze śmietnika, ale z drukarni. I teraz ja bym chciał poprosić Szymona, tak? Bo tam też jest live stream, słuchajcie, oni nas wszyscy oglądają teraz, nie? Ja bym chciał, bo ja tu mam, wiecie co tu mam? Szampana. Ale tylko jednego, więc się za bardzo nie cieszcie. Nie będzie dla wszystkich. Bohemia Sekt kupiłem właśnie taki ten najdroższy, nie? Żeby tak było, że ten, że uroczyście. Bo chciałem takie te chińskie jakieś, czy te rosyjskie, te ruskie, ale stwierdziłem, że jak chrzest płyty, to trzeba taki najdroższy. A Szymon z baru mi tu nie chciał dać, bo mówi, ja mam tylko same Prosecco. A ja już teraz kupiłem takie drogie Prosecco na Słowacji i już nie chcę takich drogich Prosecco kupować. Dobra, więc co? Czy my możemy na 3, 2, 1 odliczyć? I wiadomo, bo my tu mamy jakąś taką atmosferę, ale żeby też widzowie tam na Facebooku, nie? Ci, co byli leniwi i zostali w domu, albo nie mogli, przepraszam. To na 3, 2, 1 zrobimy taki strzał. Szymon, gdzie ja mogę strzelać? Tam. Nie, ja chyba po prostu sobie wyjdę, nie? No chyba tak. To Szymon, to zrzuć gitarę po prostu. No Szymona trzeba prosto. Zrzuć gitarę i będziesz tutaj mi trzymał płytkę, ja będę ją lał. Co? Chcę się bić tym. Ale uwaga! Na zdrowie.